Wstaję rano o 5 godzinie, nie ma wody. Już później 9 chyba zacząłem puszczać wodę w tej chwili. Dobrze. To leci. Trzeba zobaczyć, ile osadu jest w wodzie w puszce. I to jest powodem zapychania się. Gdybym wyszedł z domu teraz, opróżnił częściowo z puszkę, bo dzisiaj pojechał sobie gdzieś tam na tam paradę parowozów i zapomniał zakręcić wodę, to bym stracił dużo wody. Bo zawór by się nie zamknął po prostu w puszce. O kurwa, ta woda. Teraz było w latach 80. jak weszła awaria i puszczano wodę, leciało coś takiego właśnie. Najpierw poleciała czysta, teraz poleciała brudna. Ciepło jakaś taka czystsza jest. Tak. Pytanie, to się napełni spłuczka wodą brudną. Jak wrażliwy jest zawór automatyczny napełniający spłuczkę właśnie. Prawidłowo powinien się sam zamknąć. Niestety no, nie zamyka czak, kilkakrotnie będzie przepukać, jak już będzie czysta woda. Póki co zakręcić wodę. Do kłuczki, żeby nie tracić. Za to się płaci. Za ścieki się płaci. Proszę bardzo, zawór nie został zamknięty, woda się przelewa. Trzeba kilkakrotnie, jak już czysta woda będzie, trzeba przekłukać i wtedy może się uda, ale idealnie trzeba się dostać do środka i przeczyścić. Tyle osadu jest w wannie tej wody. Przepłukany i samoczynnie po prostu przestało. Woda jest coraz czystsza, więc już zaczyna działać prawidłowo. Większe ciśnienie wody, więc powinno zamknąć. Coraz czystsza, więc tego brudu już... O, i teraz ładnie zamknęło. Czyli jeśli ktoś korzysta częściowo ze spłuczki, jak nie ma wody, to niech się liczy z tym, że jeśli by wyjechał, wyszedł z mieszkania, to może powinien słony rachunek zapłacić za wodę, ponieważ ta brudna woda będzie wpływać do spłuczki, popsuje zawór na chwilę, w cudzysłowie popsuje, uniemożliwi zamknięcie, będzie się wydalała po prostu do sedesu. Także razem, jak się ktoś wyjeżdża, jednak zamkręcać wodę na całkowicie, żeby nie szukać takiej sytuacji, jakiej nie ma.